Na tegorocznych targach MSPO pokazaliśmy Wam stoisko marki Helikon, a na tym stoisku ofertę skierowaną dla naszych żołnierzy. Jeżeli tego nie widzieliście, koniecznie nadróbcie zaległości. Dzisiaj rozwiniemy ten temat, ponieważ na tamtym filmie wspomnieliśmy o tym, że Helikon to linie produktowe zarówno dla wojska, ale także dla innych służb mundurowych. I tymi innymi służbami mundurowymi dzisiaj się zajmiemy. Konkretnie myślę tutaj o policji. Ja mam na imię Wojtek, witam Was na kanale Specshop.pl. Dzisiaj zaprezentuję Wam cały zestaw kamizelki, ładownic i kieszeni przeznaczonych do użytku policyjnego. Zapraszam! Powszechne użycie kamizelek balistycznych w policji do niedawna jeszcze było tematem niszowym, wręcz tematem tabu. Niestety, nasi funkcjonariusze coraz częściej mierzą się z zagrożeniami, w tym zagrożeniami własnego życia w trakcie codziennej służby. A te zagrożenia coraz bardziej przypominają sytuację funkcjonariuszy z zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych. I w takich właśnie warunkach pełnienia służby coraz więcej funkcjonariuszy decyduje się na skorzystanie z dodatkowej ochrony, w tym ochrony balistycznej. Inna sprawa, również tacy funkcjonariusze wolą mieć na sobie oporządzenie, które będzie przede wszystkim wygodne w użytkowaniu, ergonomiczne, jak i niezawodne. Tutaj na myśl od razu przychodzi mi ta kamizelka, którą tutaj widzimy. Jest to model Guardian od Helikona. I tej kamizelce, jak również serii ładownic i kieszeni do niej, dzisiaj poświęcimy ten film. Guardian to klasyczna kamizelka typu plate carrier. Jest to kamizelka zintegrowana, co znaczy, że pełni funkcję zarówno kamizelki oporządzeniowej, modułowej w tym wypadku, jak to widzimy, jak również kamizelki balistycznej. Możemy tutaj umieścić zarówno wkłady balistyczne miękkie, jak i twarde. Mieszczą się tutaj płyty w standardzie SAPI lub ESAPI. Co istotne i o czym warto powiedzieć na samym początku, te kamizelki są rozmiarowane. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego że no, tego typu kamizelki niekiedy trudno dobrać. Każdy z nas ma trochę inną posturę, natomiast tutaj po pierwsze możemy kamizelkę dobrać wybierając odpowiedni rozmiar, jak i dalej modyfikując czy regulując chociażby na ramienniki czy kamerband. Myślę, że mając takie spektrum regulacji rozmiaru, dopasujemy tę kamizelkę praktycznie do każdego funkcjonariusza czy funkcjonariuszki. Kamizelkę otrzymujemy w takiej formie. Składa się ona z kilku elementów, które musimy sami sobie poskładać, no ale to nie jest nic trudnego, tym bardziej, że i tak musimy ją do siebie dopasować, więc składając ją, jednocześnie dopasowujemy do swojego ciała. Mamy tu oczywiście panel przedni, panel tylny. Jeden i drugi panel obszyty jest komórkami Mole Pulse, czyli możemy sobie tutaj zamontować różne ładownice, również jakieś starsze ładownice w tym standardzie, które być może posiadamy. Ponadto mamy kamerband. Kamerband składa się tak naprawdę z dwóch elementów, z dwóch tych pasów bocznych. Te pasy są elastyczne, mają taki elastyczny element w środku, mocowane są na rzep. Co ciekawe, kamerbandy są dosyć szerokie, to istotne, bo możemy mocować szersze spektrum ładownic tutaj na tych pasach, ale przy tym wszystkim pasy są obszyte siatką. Daje to nam większy komfort użytkowania, dlatego że mamy jednak jeszcze tą wentylację boczną. Jest to takie ciekawe rozwiązanie, coś pomiędzy takim standardowym plate carrierem przód-tył, a pełnym ciężkim plate carrierem, który ma jeszcze te takie ciężkie boki. No, komfort użytkowania jest tutaj dużo lepszy, a przy tym wszystkim jednak możemy jeszcze oporządzić te boki zgodnie z naszymi preferencjami. Jak już jesteśmy tutaj przy tyle kamizelki, mamy również uchwyt ewakuacyjny, oby nigdy się on nie musiał przydać, no ale jest i to dobrze, że jest. Z przodu natomiast mamy znów palce. Możemy sobie tutaj rzeczywiście zamontować jakiekolwiek ładownice. Natomiast nie wiem, czy jest to konieczne akurat w tym miejscu, dlatego że mamy tutaj również taką małą kieszonkę, która będzie nam pełnić funkcję takiego prostego admin panela. Z przodu również mamy taki zestaw ładownic, który już przychodzi wraz z kamizelką.
Ten zestaw został stworzony z myślą właśnie o pracy w policji. Po pierwsze, mamy tutaj taki znów organizer czy admin panel troszeczkę większy, zapinany na zamek błyskawiczny. Ten zamek błyskawiczny również jest uodporniony na przedostawanie się wilgoci. To też jest istotne, tym bardziej ze względu na jego położenie. Dalej mamy ten jakby panel zasadniczy, panel główny, na który składają się cztery ładownice. Pierwsza ładownica dedykowana jest noszeniu kajdanek bądź paralizatora. Dwie kolejne ładownice to ładownice typowo na magazynki pistoletowe, natomiast oczywiście możemy również tam nosić latarkę, multitoola, nóż, coś tego typu. I na samym końcu mamy też ciekawą ładownicę, bardzo przydatną ładownicę na radio. Całość obszyta jest tutaj z przodu rzepem. To jest istotne pod tym względem, że no, na rynku mamy poza oczywiście ładownicami, tych na pewno jest najwięcej, ładownicami w standardzie Mole Pals, znajdują się również różnego typu ładownice zaczepiane na rzep, więc no, takie ładownice również możemy sobie tutaj zamontować. No plus możemy doczepić sobie jakieś dystynkcje, jak chociażby oznaczenie stopnia, czy zwyczajny odblask, albo napis policja. To wszystko możemy zamontować zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc mamy tutaj kamizelkę, którą możemy dostosować do naszej służby, tak abyśmy byli regulaminowo oznakowani. Zarówno ta kamizelka, jak i wszystkie ładownice, do których przejdziemy za chwilę, wykonane są z kordury 500D. Moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, z tego względu, że ta kordura jest już na tyle wytrzymała, że zniesie trudy codziennej pracy, w tym obciążenie, które no, jednak będziemy mieli, jeżeli zastosujemy płyty balistyczne. Ale z drugiej strony ta kordura nie jest zbyt gruba, nie jest zbyt sztywna, no i nie jest zbyt ciężka. Ta kamizelka naprawdę, oczywiście ona nie jest tutaj niczym załadowana, ale sama w sobie dużo nie waży, co jest istotne, dlatego że jak zdejmiemy taką kamizelkę rzeczywiście z półki na sklepie, no to czy ona tam waży powiedzmy te 300 gramów więcej czy mniej, to no nie wydaje nam się zasadniczą różnicą. Natomiast z czasem, jak już przygotujemy taką kamizelkę do pracy w naszej służbie, no to dojdzie nam tutaj efekt skali. Te wszystko, te całe elementy, które będziemy tutaj układać, dodawać, chować, one się skumulują i wtedy te 300 gramów, czy nawet te 100 gramów może robić zasadniczą różnicę. Także uważam, że ta kordura 500 akurat jest tutaj idealnym takim rozwiązaniem, idealnym takim środkiem pomiędzy wytrzymałością i masą. No i przy okazji sztywnością. Jeżeli chodzi o tą kamizelkę, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, którą mamy w komplecie, a w zasadzie to jest zestaw dwóch rzeczy. Coś, co wygląda jak takie pochewki do munduru. To są takie właśnie naramienniki, które możemy tutaj zamocować. Ciekawa rzecz, przydatna rzecz na pewno, która poprawi komfort użytkowania, tym bardziej właśnie jak już tą kamizelkę odpowiednio doposażymy, obciążymy. Szczególnie latem u szczuplejszych osób gdzieś tam te ramiona, które i tak są dosyć szerokie, one się nie będą podwijać, bo one są odpowiednio usztywnione, jeszcze gumowane. To też jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że ta guma no, nie chłonie wilgoci, więc no, z drugiej strony też ten pot, który no, jednak tutaj się będzie wytrącał, wytwarzał, no, on nie będzie wchłaniany przez tą kamizelkę, no ale mimo wszystko te ramiona są dosyć cienkie, więc dla niektórych osób mogą one powodować dyskomfort. Wszystko zależy od naszej budowy, naszych preferencji. Takie pochewki, czy tam takie naramienniki, one może nie są jakimiś takimi wielkimi poduchami, ale zawsze troszeczkę tą masę rozciągną na nasze ciało, tak? Nie będą one tak, ta masa nie będzie się tak punktowo rozkładać. No i dwa, no będą one po prostu przyjemniejsze w odczuciu dla naszego ciała. Zawsze jakiś dodatkowy element. Jeżeli wciąż byśmy mieli z czymś takim problemy, ja tutaj nie widzę, szczerze mówiąc, przeciwwskazań, aby jeszcze te pochewki podszyć dodatkowym materiałem, dodatkową gąbką, no i w tym momencie ten komfort użytkowania będzie już znacząco większy. Taką kamizelkę otrzymujemy właśnie w tym zestawie, który tutaj przed chwilą scharakteryzowałem. Natomiast taka kamizelka, czyli kamizelka Guardian, wychodzi również w innych wariantach. I te warianty od razu rozpoznamy po kolorystyce, dlatego że tutaj widzimy niebieski kolor, Sentinel Blue, tak nazwał to producent. I ta kamizelka właśnie w tym kolorze, dedykowanym dla policji, ma właśnie taki panel. Panel właśnie nastawiony z myślą na pracę w policji. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie taką samą kamizelkę, tak samo nazwaną kamizelkę, ale już na przykład w kamuflażu wzór Pantera czy w kolorze zielonym,
Ten moduł również będzie, ale będzie miał on już inną charakterystykę. Już tutaj nie znajdziemy miejsca na radio chociażby, czy na kajdanki, tylko będziemy tutaj mieli taki insert, czy taką podstawową ładownicę na 3 magazynki karabinowe w standardzie chociażby Grota, czy Beryla. Także szczególik, ale jednak fajnie, że o tym Helikon pomyślał i zdecydowanie ukierunkował te swoje produkty do konkretnego odbiorcy. Natomiast, no właśnie, tutaj mówimy dzisiaj typowo o wykorzystaniu policyjnym, bo o tym nie mówiliśmy jeszcze. Natomiast zaznaczam, że tego typu kamizelka, która moim zdaniem jest bardzo udaną konstrukcją, również wychodzi w wariancie dla żołnierzy. No dobra, ale Guardian jest kamizelką modułową i mimo, że już z jakimś tam zestawem ładownic do nas przychodzi, no to i tak w zasadzie każdy chyba policjant zgodzi się ze mną, że to trochę jednak za mało. No i oczywiście Helikon wychodzi nam naprzeciw z serią ładownic, serią kieszeni, którymi możemy takiego Guardiana sobie doposażyć, wzmocnić, ulepszyć. Pierwsza, najprostsza ładownica, którą już znamy z oferty Helikona, to jest to ładownica pistoletowa, pistol magazyn pouch. No co tu dużo mówić, po prostu ładownica na magazynek pistoletowy, choć nie tylko, bo tego typu ładownice mogą również służyć do przenoszenia choćby multitula czy latarki. Ładownica z klapą, klapą zapinaną na rzep, natomiast ta klapa jest demontowalna, więc gdybyśmy z jakiegoś powodu jednak chcieli, no może niekoniecznie akurat na służbie policyjnej, chociaż nie jestem policjantem, nie wiem, może jednak chcielibyśmy mieć ładownicę jednak otwartą, w każdej chwili bardzo łatwo bez użycia narzędzi możemy zdjąć tą klapę i mieć ładownicę właśnie bez klapy, ładownicę typu otwartego. Co istotne, z boku mamy ściągacz elastyczny, który pozwoli nam odpowiednio tą ładownicę dopasować do typu magazynka, czy ogólnie elementu, czy narzędzia, które my tutaj nosimy, tak żeby to narzędzie nam nie wypadło. Prosta ładownica, bardzo przydatna, wbrew pozorom wielofunkcyjna. Kolejna ładownica to ładownica na radio, co prawda tą ładownicę mamy w tym panelu tutaj, natomiast jak chyba doskonale wszyscy funkcjonariusze czy też żołnierze wiedzą, to, że ładownica służy do przenoszenia radia w zamyśle producenta, nie, wcale nie znaczy, że ona musi tylko i wyłącznie do tego służyć. Inwencja nie zna granic, każdy dopasowuje ten sprzęt do siebie, zatem taka ładownica może się przydać na przykład do tego, żeby jednak to właściwe radio przenieść gdzieś tam sobie na bok, na tył, a tą ładownicę do radia, którą mamy z boku, zagospodarować na coś innego. Zatem mamy tutaj taką możliwość, co też ciekawe, takie ładownice oczywiście nie występują tylko i wyłącznie w kolorze Sentinel Blue, występują chociażby w kolorze zielonym. Zatem jeżeli my już mamy na przykład, jesteśmy żołnierzem, to znowu do tego wrócę, i mamy czy taką kamizelkę, czy kamizelkę innego typu, ale szukamy właśnie dobrej ładownicy na radio, możemy takie coś sobie dokupić oddzielnie, jest to w ofercie producenta. Kolejna istotna rzecz, coraz częściej spotykana również na oporządzeniu funkcjonariuszy policji, choć pierwotnie raczej używana przez wojsko, to pokrowiec na stazę, tak? Opaska zaciskowa, no coraz częściej jednak rzeczywiście jest wykorzystywana w różnych służbach, jest to moim zdaniem bardzo dobry kierunek. Lepiej mieć i nie użyć niż potrzebować, a nie mieć. Może to jest to rzecz, która realnie ratuje życie, statystyki mówią same za siebie. No i tutaj ciekawa ładownica, na pierwszy rzut oka bardzo przypominająca tą ładownicę na magazynek pistoletowy, natomiast odpowiednio większa, z klapą. Ta klapa akurat demontowalna nie jest, natomiast jeżeli byśmy chcieli, zawsze możemy ją wsunąć pod tą naszą opaskę zaciskową. Co istotne, możemy zamontować tą ładownicę zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Jest to bardzo ważne, dlatego że każdy mocuje ją troszeczkę inaczej, każdy ma nieco inne preferencje i wcale nie musi jej montować do kamizelki, może ją zamontować na przykład do pasa. Tutaj mamy takie elementy montażowe w formie dwustronnych rzepów, które zarówno można zamocować do palców na kamizelce, jak i na przykład do naszego pasa, zwykłego pasa, który nosimy też gdzieś tam w spodniach, być może na nim nosimy też kaburę. Zatem bardzo wszechstronna ładownica, uniwersalna. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze taki mały
element, w zasadzie dwa takie elementy w postaci pętli elastycznych, na przykład do zastosowania, tutaj zamocowania chociażby światła chemicznego, a znając życie pewnie dużo osób będzie tutaj trzymało długopis, też czemu nie, w sumie jeżeli jest im potrzebny, to jak najbardziej dostosowujemy sprzęt do siebie, do własnych uwarunkowań czy uwarunkowań naszej służby, również jakaś latarka inspekcyjna, czy no mówię, jak ty na samym początku powiedziałem, chociażby lightstick do triażu, czemu nie, to się też może tutaj przydać. Sprytnie wyprodukowana ładownica to nie jest tylko zwiększona pistoletówka, ale rzeczywiście ze szczegółami, które nadają tej ładownicy trochę głębszy sens. Kolejną ładownicą taką, no chyba najbardziej uniwersalną, to mamy taką ładownicę typu cargo. Ona jest nazwana po prostu jako mini pouch, no bo faktycznie nie jest to takie bardzo duże cargo, jakie znamy z ładownic stricte wojskowych. Taka ładownica jest na pewno wygodniejsza, jest ona przede wszystkim mniejsza, co za tym idzie, jeżeli taki policjant pracuje w samochodzie, w budynkach, a na pewno w takich okolicznościach będzie pracował, no to jego postura też się znacząco nie zwiększa. Ładownica dosyć prosta, tak ogólnie. Mamy zapinaną tutaj ładownicę oczywiście na dwa palce, rozpinaną na zamku błyskawicznym. W środku w zasadzie nie mamy nic, żadnego organizera. Jeżeli mowa tutaj o ładownicy typu cargo, szczególnie niewielkiej ładownicy typu cargo, wydaje mi się, że to dobrze, że jest ona pozbawiona tego organizera, bo ten organizer może czasem nam po prostu przeszkadzać w dobywaniu rzeczy, które mamy w środku. Na koniec zostawiłem sobie dwie, moim zdaniem, najciekawsze, najbardziej oryginalne ładownice, czy torby, w zasadzie może to będą bardziej torby niż ładownice. Pierwszą z nich jest dangler. Dangler, rzecz, która coraz częściej jest spotykana, coraz częściej jest wykorzystywana jako rozwinięcie kamizelki oporządzeniowej czy kamizelki właśnie typu plate carrier, choć nie tylko plate carrier, bo chest rigi również mają danglery. Czyli to jest element, taka torba właśnie, którą doczepiamy sobie mniej więcej na wysokości podbrzusza, krocza. Ona mocowana jest na rzep, więc mocowana jest naprawdę bardzo solidnie. Rzep jest dwustronny, więc jak chwyci z dwóch stron, tutaj nie ma mowy, żeby to się gdzieś tam wyrwało, nawet jeżeli jest mocno dociążone. Taki dangler to jest w zasadzie nic innego jak nasza torebka, nasz portfel, czy po prostu taka nasza nerka, do której możemy włożyć no, najróżniejsze rzeczy, od takich jak chociażby notes, długopis, latarka, multitool, nawet do nasze dokumenty, pieniądze, cokolwiek innego. W środku ten nasz dangler jest bardzo ciekawie zaprojektowany, ma dużo przegródek, zarówno na przedniej, jak i tylnej ściance. Te przegródki, co ciekawe, są elastyczne, więc nawet mniejsze przedmioty powinny tutaj stabilnie się mieścić, nie powinny się jakoś swobodnie zbytnio przemieszczać. W centralnej części danglera znajdziemy taką kieszeń też na zamek błyskawiczny, zatem jest to w pełni funkcjonalna nerka. No i właśnie, ja tutaj już użyłem dwa razy tego słowa nerka. Dlatego, że Helikon na tyle ciekawie to wszystko rozwiązał, że jeżeli tego danglera jednak nie będziemy potrzebowali, może nie codziennie, może tylko raz na jakiś czas będziemy potrzebowali w użyciu wraz z kamizelką, no to możemy ten panel rzepowy wypiąć, on tu jest zapinany na komórki mole. I używać tego naszego danglera jako standardową, średniej wielkości nerkę. I to jest dla mnie świetne rozwiązanie. Fajnie, że ktoś o tym pomyślał, bo mamy tak naprawdę dwa w jednym. Zasadniczo, jeżeli ktoś by się uparł, to nawet po służbie może zdejmować sobie tego danglera z kamizelki i już używać go po cywilnemu jako nerki właśnie na dokumenty, na telefon komórkowy chociażby. No dobra, ale ktoś może powiedzieć, że kupuję dużą kamizelkę, to jeszcze mam dodatkowe jakieś kieszenie, nerki mocować. Moim zdaniem ma to sens, oczywiście, znów, każdy dopasowuje sprzęt pod siebie, natomiast też z własnego jakiegoś doświadczenia powiem, że taki dangler wcale nam nie przeszkadza. Jeżeli kamizelkę mamy dobrze dopasowaną do siebie, on też pracuje wraz z naszym ciałem. To też nie jest tak, że my będziemy mieli problemy zaraz, żeby wsiąść do samochodu, czy ogólnie będzie nas to jakoś, nie wiem, obijało podczas codziennego użytkowania, noszenia. Nie, absolutnie jest to rzecz wygodna, tym bardziej, że sam dangler też jest dosyć miękki. On ma takie wstawki piankowe, które po pierwsze mają sprawić przede wszystkim, że to, co mamy w środku, będzie odpowiednio zabezpieczone. Tutaj taka ciekawostka, z takiego danglera możemy zrobić również małą apteczkę. Czemu nie? Mamy do niej cały czas dostęp, ona jest przed nami. No ale też z drugiej strony te pianki sprawiają, że sam ten dangler no, nie jest niczym takim sztywnym, niczym twardym. Nawet jeżeli mamy w środku chociażby latarkę czy multitoola, no to ta pianka będzie amortyzowała wszelkie uderzenia tego multitoola o nasze ciało. Więc uważam, że dobrze zaprojektowany dangler w żaden sposób nie obniża komfortu użytkowania takiej kamizelki. I na koniec mamy też ciekawą kieszeń, to jest Guardian Admin Pouch.
oznaczona jako admin pouch, no może oczywiście tak służyć, natomiast moim zdaniem to też jest całkiem ciekawe cargo. Dlaczego? Z tego względu, że jest w przeciwieństwie do wielu nawet admin pouchów, czy tym bardziej cargo pouchów, jest sztywny i to jest tak naprawdę sztywny. Mamy tutaj wkładki, chyba to są jakieś wkładki plastikowe z przodu i z tyłu, czyli to cały czas ta ładownica utrzymuje nam swój kształt. Zapinana jest na zamek, czy otwierana jest zamkiem błyskawicznym. Z przodu mamy rzeczywiście jeszcze panel rzepowy, mocowana jest oczywiście na molach. Po otwarciu, jak już pewnie zauważyliście przed chwilą, jak tym manipulowałem, mamy chociażby taki mały mapnik, czy element zabezpieczający generalnie nasze dokumenty przed wilgocią. On jest zapinany również na rzep, w razie czego na szybko możemy sobie gdzieś go tam przyczepić na kamizelkę, jeżeli potrzebujemy tak na szybko wolnych rąk, ten rzep rzeczywiście się przydaje lub po prostu możemy go ustabilizować wewnątrz tej ładownicy, tej czy każdej innej. Ponadto w środku mamy też taki ciekawy element, czyli rzep dwustronny z klejem. Rewelacyjna sprawa, to już pozostawiam Waszej decyzji, co byście sobie chcieli przykleić właśnie na taki moduł, na taki rzep, no ale sam fakt, że to mamy w zestawie sprawia, że ta kieszeń jest praktycznie no, niesamowicie uniwersalna, tak? Nieważne co nosimy w środku, no, możemy to ustabilizować, zaczepić sobie tak, żeby to się nie przemieszczało. Ponadto w środku mamy jeszcze elastyczną linkę. Ona jest tutaj akurat u mnie schowana, ja jej teraz nie wyciągnąłem. Natomiast po co ta elastyczna linka? Ta linka służy nam temu, aby ograniczać otwarcie tego admin poucha. Przypuśćmy, że mamy tego admin poucha gdzieś z boku i potrzebujemy coś wyciągnąć, ale obawiamy się, że po otwarciu to wszystko nam może wylecieć. No bo taka jest prawda, jeżeli tak go otworzymy, cała zawartość może nam wylecieć, jeżeli nie jest zaczepiona na ten rzep. Możemy sobie tutaj dzięki temu paseczkowi, dzięki temu sznurkowi ograniczyć kąt otwarcia klapy, co za tym idzie, działa to troszeczkę tak jak most zwodzony w starych zamczyskach, tak? Czyli otwieramy sobie tą klapę, czy otwieramy sobie tą ładownicę, a klapa nam się przechyla na przykład tylko do takiego stopnia, do takiego kąta. Również pomaga to nam w czytaniu zapisków, no w wykorzystaniu wojskowym na pewno w czytaniu mapy, którą tą mapę, czy jakiekolwiek inne dokumenty możemy sobie tutaj przyczepić. Otwieramy, widzimy, czytamy, w razie czego deszcz na to pada, nic się nie stanie, dlatego że mamy tutaj to osłonięte przed deszczem, no i z powrotem sobie to zamykamy. Moim zdaniem bardzo zmyślnie zaprojektowana ładownica, a właśnie zapomniałem jeszcze o tylnej ściance, która również ma taką kieszeń szeroką, plus dwie elastyczne pętle. W środku, w zasadzie aż do tego momentu centralnego, mamy tutaj oprzycie rzepowe, co no, jeszcze dalej rozwija nam spektrum zastosowań tej ładownicy konkretnej. Skupię się jeszcze tylko na tym, że ta ładownica jest usztywniana. Poza faktem, że dzięki temu ona trzyma bardzo ładnie swój kształt, no ale nie to jest w niej najważniejsze. Najważniejsze jest to, że bardzo dobrze chroni przedmioty, delikatne przedmioty, które przenosimy w jej wnętrzu. Coraz częściej, a w zasadzie za każdym razem mamy przy sobie telefon komórkowy, czy to służbowy, czy to prywatny, a tego typu ładownica sprawi, że będzie on dobrze zabezpieczony nawet przy szamotaninie. No to podsumujmy to wszystko. Helikon daje nam bardzo fajną kamizelkę, dobrze zaprojektowaną, niewielką, kompaktową, dobrze, porządnie uszytą, wytrzymałą, która posłuży nam na lata i w porównaniu do cen konkurencji naprawdę niezłym przedziale cenowym. Kamizelka, która po pierwsze zapewni nam bezpieczeństwo, bo możemy zastosować płyty balistyczne, no tu oczywiście w standardzie ich nie mamy, natomiast możemy sobie je dokupić oddzielnie, zarówno twarde, jak i miękkie wkłady. Znów zabezpieczyć tą kamizelkę, no i nasze zdrowie zgodnie z własnym uznaniem. Jak również możemy tą kamizelkę rozbudować niemalże nieskończenie. Mamy cały pakiet ładownic. Pierwszy pakiet ładownic, które moim zdaniem są tymi najważniejszymi ładownicami, które
Każdy potrzebuje. Znając Helikona, tych ładownic w przyszłości będzie jeszcze więcej. No a sam fakt, że mamy tutaj system modułowy, system MOLE, sprawia, że możemy kupować również ładownice innych producentów, czy możemy wyjąć z szafy stare swoje ładownice i również je tutaj zamontować. To też nie jest tak, że musimy się z tym Helikonem ożenić, że kupujemy kamizelkę Helikona i musimy stosować tylko i wyłącznie ich ładownice. Absolutnie nie. Tu pokłon dla Helikona, że nie stosuje na siłę jakichś swoich udziwnionych standardów. Same ładownice są mimo wszystko warte uwagi ze względu na ich ciekawą charakterystykę. Tutaj widać, że nie są one robione taśmowo, przynajmniej projektowane nie są one taśmowo. Za każdą z tych ładownic jest głęboka moim zdaniem myśl, jest doświadczenie funkcjonariuszy. No i mam nadzieję, że troszeczkę tą charakterystykę Wam przybliżyłem na podstawie tej mojej charakterystyki tutaj Wam wyłożonej. Myślę, że dopasujecie właśnie konkretne ładownice pod Wasze zastosowanie. Ja też ze swojej strony radzę Wam przy wyborze kamizelki na służbę chwycić ją przede wszystkim w rękę. Chwytając takiego Helikona rzeczywiście czujemy, że to szycie jest porządne, że ten materiał jest porządny, a to jest bardzo istotne, bo może i gdzieś byście znaleźli odrobinkę tańszą kamizelkę, ale to pytanie, czy jest ona rzeczywiście w porównywalnym stopniu wytrzymała. Nie chodzi tutaj o to, żeby kupić jak najtaniej, ale żeby znaleźć taki środek, znów to słowo środek, między jakością, ceną i no, funkcjonalnością. I wydaje mi się, że tutaj Helikon naprawdę jest silną konkurencją dla innych podobnych kamizelek, które znajdziecie na rynku. Dlatego, że ja to widzę. Ja to po prostu widzę, że te kamizelki wytrzymają długo. A musicie pamiętać, że ta kamizelka będzie znosić trudy razem z Wami. Ona będzie obciążona, ona będzie narażona na przetarcia, obtarcia, naciągania. Niestety, prawdopodobnie, no raczej na pewno będziecie w trakcie różnych interwencji narażać też tą kamizelkę na chociażby właśnie te uszkodzenia mechaniczne. I to nie może być tak, że będziecie zaraz się zastanawiać, czy w trakcie interwencji ta kamizelka nie zostanie w rękach Waszego napastnika, czy gdzieś tam nie zostawicie jej na ziemi. To jest bardzo istotne, żeby ta żywotność kamizelki też była jak najdłuższa. I tutaj przy zastosowaniu tak dobrych materiałów i przy doświadczeniu już, jakie mamy z Helikonem, szczególnie w tych seriach, które są od kilku lat właśnie szytych na kordurze, czy to plecakach, czy to kamizelkach, czy innych torbach, no wiemy, że to naprawdę wytrzyma długo. Zastanówcie się, co jest właśnie dla Was najważniejsze, czy sprzęt jak najtańszy, czy sprzęt solidny. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zachęcam również do dzielenia się Waszymi uwagami i spostrzeżeniami, szczególnie jeżeli jesteście funkcjonariuszami policji. Napiszcie, czy rzeczywiście ta charakterystyka tych ładownic, tej kamizelki ma z Waszego punktu widzenia sens, bo być może macie zupełnie inne pomysły na to, jak powinno takie oporządzenie wyglądać. Jest to cenna uwaga nie tylko dla mnie, bo ja to będę traktował raczej jako ciekawostkę, ale być może Wasi koledzy, koleżanki w służbie przeczytają Wasz komentarz i pomoże im to w doborze sprzętu, być może nawet pomoże im to uratować zdrowie bądź życie. To będzie też cenna wiedza dla Helikona, który na pewno będzie ten produkt rozwijał, bo wiem, jak ta marka pracuje, to jest jej duża siła, że jednak jest ona, przede wszystkim Helikon słucha tego, co mówią użytkownicy. Zatem dzielmy się naszymi spostrzeżeniami, uczmy się od siebie, do tego Was bardzo gorąco zachęcam. A ja już się odmeldowuję. Raz jeszcze dzięki, że dotrwaliście do końca. Oczywiście wszystkie prezentowane dzisiaj produkty, jak i dużo więcej, znajdziecie na stronie www.spetshop.pl i w sklepie stacjonarnym w Poznaniu. Zapraszam do odwiedzin i do następnego. Do zobaczenia.